Witajcie szanowni, mam dla was prawdziwą petardę. Żeby ją zobrazować, postanowiłem zaimprowizować tutaj takie małe boom. Zapraszam na vloga. Gazeta Wyborcza opublikowała rozmowę Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem i z tej rozmowy dowiadujemy się m.in., że Jarosław Kaczyński chciał oszukać tego biznesmena, nie chciał mu zapłacić. Skąd to wiemy? Ponieważ Jarosław Kaczyński na nagraniu mówi, że on chce zapłacić, tylko musi mieć podstawę prawną. No, to stąd wiadomo, że nie chce zapłacić. Dowiadujemy się też, że Jarosław Kaczyński jest złośliwy wobec warszawiaków, że nie chce im wybudować dwóch wieżowców, a wiemy to stąd, że powiedział, że nie może wybudować dwóch wieżowców, bo Hanna Gronkowiec Tango nie chce mu wydać warunków zabudowy. A co tu chodzi? Gdzie tu jest jakaś logika? No... PiS już tyle wpadek zaliczył, że powinni dostać dwóje z rządzenia, a czym się zajmuje opozycja? No jakimiś pierdołami. Gazeta Wyborcza miała bardzo fajny materiał, bardzo fajne nagrania, no i kompletnie ich nie wykorzystała. Bartłomiej M., syn starego Misiewicza, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Najwyższy czas. Ukraińcy dostają 500+. Niektórzy z tego powodu bardzo ubolewają, że 4,5 tysiąca ukraińskich dzieci dostaje zasiłek 500+. To nie jest problem. Problem jest dużo poważniejszy, ponieważ również kilka milionów polskich dzieci dostaje 500+. 500+ to jest zasiłek na dziecko, tak? To znaczy, no skąd się biorą dzieci, no to wiadomo. Tak, więc w normalnym kraju, jeżeli komuś się płaci, jeżeli ktoś bierze 500 zł za... no to się nazywa przepłacona prostytutka. A w Polsce na takie osoby mówi się elektorat. Jeśli chodzi o 500+, no ja tu mówię zasiłek, chociaż może lepszym słowem byłaby łapówka, bo to jest taka łapówka, którą po prostu rząd daje narodowi, że o, masz tutaj 500 zł, tylko wiesz, nic nie widzisz, my sobie tu będziemy kraść, a ty siedzisz cicho. No jasne, spoko, nie ma problemu. A tak spytam z ciekawości, kogo w ogóle okradacie? No ciebie. A skoro już jesteśmy przy łapówkach, no to były wicemarszałek Sejmu, Jurny Stefan, znany hejter, miał podobno przyjmować łapówki w postaci talona na kurczona oraz na fasolkę po bretońsku. Kilku biznesmenów zatrzymanych przez CBA zaczęło zeznawać, że swojego czasu dawali łapówki Jurnemu Stefanowi właśnie w takiej postaci, że mu dostarczali różne ucieszne panny oraz fasolkę po bretońsku. Masakra, przecież ten człowiek zakładał kiedyś Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Jurny Stefan za komuny był znanym opozycjonistą, chociaż jak twierdzi jego była narzeczona, to był wtedy po prostu zwykłym konfidentem, który posprzedawał kolegów rodzinę i tą właśnie byłą narzeczoną. Jurny Stefan jest również profesorem biologii i swojego czasu pracował w katedrze zoologii bezkręgowców. Faktycznie dostrzegam brak kręgosłupa moralnego. Na koniec chciałbym pozdrowić użytkownika XYZ, który pod moim filmem, w którym komentuje debatę, w której brał udział pan Krzysztof Karoń, no to użytkownik XYZ napisał: głupek próbuje analizować tok myślenia człowieka dużo mądrzejszego od niego. Żałosna analiza. Po 10 minutach przerwałem słuchanie tego bełkotu. Paluch w dół. No więc pozdrawiam serdecznie użytkownika XYZ, życzę wszystkiego dobrego. Nie ma to jak merytoryczna dyskusja, oczywiście w katolickim duchu wzajemnego poszanowania. Pan Krzysztof Karoń to jest bardzo zacny człowiek, który mimo pewnych jakichś tam błędów merytorycznych odwalił kawał intelektualnej roboty. No niestety jego zwolennicy mają problem nie tylko z kulturą, ale również z poprawną polszczyzną.